Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w sobotę, 4 lutego, w filii nr 5 Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi. To tu została otwarta wystawa prac artystycznego rodzeństwa znanego artysty rzeźbiarza Benedykta Marka Janaszka i jego siostry Bożeny Rajca, która tą wystawą debiutowała. Oboje pochodzą z Nowej Wsi. Pani Bożena wróciła do rodzinnej miejscowości 3 lata temu i w czasie pandemii rozpoczęła swą przygodę z malarstwem. Prosiłam męża, żeby mi wystrugał deskę. Miałam jakieś tam pędzelki, farbki i postanowiłam malować kapliczki. Tak, miałam takie założenia w planie, malowanie kapliczek, ale mam właśnie tutaj ten obrazek. Nie ma daszka, nie ma kapliczki, została deseczka i później następne deseczki. Zafascynowało mnie to i tak po kolei, kiedy miałam ochotę, siadałam sobie do desek i zaczęłam tworzyć. W ciągu tych 3 lat powstało kilkadziesiąt prac. Z tego połowa jest na wystawie, a połowa już znalazła nowe domy. Cieszę się, że się po prostu wśród moich znajomych podobają, bo czasami jest tak, że jeszcze nie skończę, a on już ma swój dom. To jest takie też motywujące, żeby dalej rysować. Ja do tej pory to czasami pokazywałam na swojej stronie internetowej kawałek swojej pracy. Ja nigdy nie miałam takiej odwagi, żeby pokazać cały obraz. Nie dlatego, że się miała wystawa odbyć czy coś, tylko po prostu bałam się krytyki. Ale właśnie dzięki tej wystawie i w zasadzie podpowiedzi mojego brata, że wystarczy, że się jednej osobie z iluś tam spodoba, to już jest, wystarczy, że się tobie to podoba i robisz to, co lubisz, to już jest ważne. I trzeba dzielić się z innymi. Trzeba się dzielić z innymi. W przypadku Benedykta Marka Janaszka na wystawie możemy zobaczyć retrospekcję jego prac. Jak podkreślił w rozmowie z nami, to nie on jest tu najważniejszy. Bohaterką to jest moja siostra, ta, która właśnie poprosiła mnie tutaj o takie wsparcie. Co poczytałem sobie za taką, jestem wdzięczny za to po prostu, bo w zasadzie połączyła nas jakby przeszłość, tak? To dzieciństwo, które tutaj spędziliśmy, ta wieś, te klimaty, ci ludzie. To taki dowód wdzięczności za to, co tutaj przeżyliśmy w dzieciństwie, za te fajne chwile. Oboje twórcy są wdzięczni mieszkańcom Nowej Wsi za tak liczne przybycie na wernisaż. Chciałbym pozdrowić właśnie wszystkich tutaj mieszkańców Nowej Wsi, tych, którzy tutaj przyszli, których nie ma z jakichś powodów, tak, ale może są sercem, może duchem tutaj z nami i chcemy podziękować po prostu w taki sposób tym ludziom, nawet tym miejscom, które skłoniły nas do tego, że później zaczęliśmy tworzyć nawet, tak? Bo to są te klimaty, te wierzby, ta rzeka, te anioły tutaj, to są anioły z Nowej Wsi. Uroczystego otwarcia wystawy dokonała dyrektor Biblioteki Publicznej Monika Piórecka. Ona też powitała bardzo licznie przybyłych gości, w tym zastępcę burmistrza do spraw społecznych Dorotę Stępień oraz sołtysa Nowej Wsi Sylwestra Luśtyka. Obecna była też kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Anna Kwaśnik oraz rodzina twórców i społeczność Nowej Wsi na czele ze strażakami i kołem gospodyń wiejskich Babeczki z Pieprzem i Solą, do których to należy też Bożena Rajca. Podczas wernisażu były gratulacje dla artystów prezentujących swoje prace. Były też podziękowania dla osób zaangażowanych w powstanie tej wystawy, czyli dla pracowników biblioteki Anny Łepeckiej i Eligiusza Szewczyka. Podczas wernisażu nie zabrakło też okolicznościowego tortu i to z podwójnej okazji, zarówno wystawy, jak i urodzin pani Bożeny. Jubilatce odśpiewano gromkie 100 lat. Po części oficjalnej przyszedł czas na kuluarowe rozmowy oraz występ artystyczny. W wykonaniu Benedykta Marka Janaszka usłyszeliśmy szlagiery polskiej muzyki rozrywkowej. Wystawę Pędzlem i Dłutem Bożeny Rajca i Benedykta Marka Janaszka można oglądać w filii nr 5 Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi do 3 marca.